Siemano, proszę Państwa, z tej strony. Witam Was na kolejnym, ostatnim już teście kartograficznym GeForce GTX 570 MT. I jak widzicie, testing wyglądał na gry Battlefield 3. No już, rusz się! Zapraszam. Ruszcie, zapraszam. Pociąg się zbliża! Biegnę, biegnę. Idziesz, czasie idę. No to chodź! Hop, zostaw. Musisz dostać się na ten pociąg! To twoja dobra, jedyna dobra. Szansa! Zaraz się dostanę. Hopsa! Mogę teraz skoczyć przed pociągiem? Hmm? A, ach, to jest mocno. Upa! O, jest hała. Dawno już go nie widziałem. O, wypadł przez okno. O, może się uda. Zobaczymy. Ten uciekł jest na ten... Ciekawy jest. W tym momencie się wywala. Za każdym razem. Dobrze. No niestety. Już nas odwróciło. Wisimy w powietrzu, nie wiadomo na czym. Spadniemy. Do widzenia. No, także... O co chodzi? Nie wiem. Jeśli ktoś wie, jak to naprawić, poprawić, co zrobić, żeby przejść dalej, to dajcie znać. A teraz podam wam parametry. Takie są ustawienia gry. Synchronizacja pionowa włączona, Full HD, oczywiście pełny ekran. POV, czyli Field of View, czyli pole widzenia 90, intensywność rozmycia 0. Jakość grafiki własne, tekstury ultra, cienie wysokie, podobnie jak Medal of Honor. Tylko, że tutaj chyba AO daliśmy, a nie stało. Jakość cieni wysoka, efekty, siatka, teren, dekoracje i jakość, wszystko na ultra. Opóźniony anti-aliasing 4x MSAA, anti-aliasing post wysoki, rozmycie wyłączone, bo go nie lubię. Filtrowanie anizotropowe razy 16. Oświetlenie rozproszone HBA, chyba AO. I teraz jakie są wyniki? Bardzo przyzwoite. Minimum 40, maksimum 63 i średnia 51, także spokojnie można sobie grać w singla w takim układzie, bo oczywiście na multi to gram o takim. Można zobaczyć, jak wygląda, czy jest różnica. Spójrzcie. Ba, ba. O, znowu skała. O, dziwnie. A robi pod rząd to skała? Może się uda. A spróbujmy jeszcze raz. Pojdźcie szybko. Może to chodzi o efekty. Trzeba zdjąć efekty i wtedy przejdę. Bo o tym nie pomyślałem. Patrzcie. Nie, niestety. Wracamy znowu. Wisimy, spadamy, strzela i nara. Nie spadamy na dół, nie wchodzimy na górę dalej. Bo wiem, jak widziałem na filmikach na YouTubie, jak to wygląda, więc... tak to wygląda. Dobra. Tyle. Singla. Multi nie będę robił, bo trudna powtarzalność, także... Dzięki za uwagę, dzięki za te 8 odcinków testów karty ZOTAK GeForce GTX 570 AMP. Już w tej chwili można powiedzieć, że zapraszam na testy tej nowszej, też również ZOTAKa, GeForce GTX 770, również w wersji AMP. Także dzięki, do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!